ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Od fundamentu po dach. Zamów towar z dostawą do domu. Znajdź nas na stronie www.mbwesolek.pl. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Czy wiesz, od czego zależy wielkość dotacji unijnych oraz liczba naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim? Decydują o tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Udział w spisie to nie jest coś, co robimy codziennie, ale jego wyniki każdego dnia wpływają na nasze życie. Dlatego spisz się przez internet lub dzwoniąc na infolinię albo odwiedź najbliższy urząd gminy. Liczymy się dla Polski. Agnieszka Walczak, jest piątek, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. Mieli walczyć o medale olimpijskie, wrócili do Polski. Wśród sześciorga pływaków, którzy z powodów formalnych nie mogą wystartować w Tokio, jest dwoje Kaliszan. Zwlekali, teraz musieli trochę poczekać, kolejka do szczepień. Dlaczego dopiero teraz Pani się zdecydowała na szczepienie? Tak zastanawiałam się, wie Pani, bo jeden mówi tak, drugi tak, że będzie źle, będzie znów i drugi dobrze. No jest to spowodowane tym, że faktycznie można dzisiaj z ulicy przyjść na jednodawkową szczepionkę, czyli Johnson & Johnson. Nowa broń strażników miejskich. Z tego kadridża wylatują tak zwane elektrody, które wbijają się w tego napastnika i następnie otrzymuje przez 5 sekund natężenie prądu w wysokości 50 tysięcy V. Na początek przenosimy się do dalekiej Japonii. Igrzyska. O starcie w tych zawodach marzy każdy sportowiec. Jednak niewielu może powalczyć o olimpijski medal i reprezentować swój kraj w odbywającym się cyklicznie turnieju. Często to ukoronowanie lat pracy. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio szanse na medale miało troje Kaliszan. Dwójce, Alicji Tchórz i Bartoszowi Piszczorowiczowi, odebrano ją zanim stanęli na starcie. Wszystko przez błąd w procedurach. Dla sportowców to dramat i przekreślenie możliwości zapisania się w annałach historii sportu. W historii kaliskiego sportu wodnego podobna sytuacja miała już miejsce. Wiele lat temu kajakarz Robert Chwiałkowski poleciał do Seulu, ale w ostatniej chwili z drużyny wykreślił go trener. Jak się później okazało, była to decyzja niefortunna. Teraz doświadczony sportowiec podkreśla, że jego młodsi koledzy potrzebują wsparcia wszystkich kibiców, a Marta Walczykiewicz, która szczęśliwie przygotowuje się do startu, dużo dobrej energii, by mogła wykorzystać drzemiący w niej potencjał. Radość wśród kibiców, chociaż pewnie nie tylko z tak mocnej reprezentacji Kalisza w Tokio, była ogromna. Do Japonii pojechało troje sportowców. Srebrna medalistka z Rio de Janeiro w 2016 roku, kajakarka Marta Walczykiewicz, Alicja Tchórz, która o medal olimpijski miała już okazję walczyć w Londynie i Brazylii, oraz pływak Bartosz Piszczorowicz, utytułowany, ale jeszcze bez doświadczenia na najważniejszych sportowych zawodach świata. Ślubowanie członków polskiej reprezentacji olimpijskiej, duma i zaszczyt, moje pierwsze olimpijskie ślubowanie. Jutro wylatujemy już do kraju kwitnącej wiśni, trzymajcie za nas mocno kciuki, napisał 12 lipca na swoim profilu w mediach społecznościowych jedyny mężczyzna w kaliskim trio. Radość trwała krótko.
Kilka godzin po zameldowaniu w Japonii okazało się, że przez błędy w zgłaszaniu 6 pływaków z polskiej reprezentacji nie wystartuje. Taka sytuacja to ogromny cios dla sportowca, który po latach wyrzeczeń i obciążeń musi zmierzyć się z sytuacją niezrozumiałą. Odpada nie w rywalizacji, nie przez kontuzję, a papierologię, mówi inny kaliski kajakarz, który pojechał na igrzyska do Seulu. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy odbędzie się następna olimpiada, następne igrzyska olimpijskie. Nie wiemy tego, ponieważ no, sytuacja jest taka, a nie inna i to była naprawdę dla tych zawodników ostatnia szansa. To jest skandal, który po prostu nie wiem, jak zostanie rozwiązany, ponieważ powinna osoba, która zdecydowała i poświęciła tutaj lata treningów ciężkich, ale też kontuzji, ponieważ kontuzje też dotykają sportowców na tym wysokim poziomie, nie tylko, bo na niższym również. Wtedy zawodnik naprawdę musi sam sobie z tym wszystkim poradzić. Oczywiście jest opieka medyczna, ale nadal, podkreślam, to brakuje psychologa, który jest na co dzień z zawodnikiem. W tym gronie znaleźli się także kaliszanie Alicja Tłusz i Bartosz Piszczorowicz. O tym, że muszą pakować walizki, dowiedzieli się późnym wieczorem na kilka godzin przed powrotem do Polski. Wyobraźcie sobie, że poświęcacie 5 lat życia i dążycie do kolejnego startu na najważniejszej imprezie sportowej. Poddajecie się katorżniczemu treningowi, rezygnujecie z życia prywatnego i pracy, poświęcacie rodzinę. Wasze poświęcenie owocuje totalną klapą. Na 6 dni przed wielkim finałem okazuje się, że przez niekompetencje osób trzecich zostaliście odarci z marzeń. Ciężko zebrać myśli, a na spakowanie walizki zostało kilka godzin, napisała w mediach społecznościowych Alicja Tchórz po informacji, że jednak nie wystartuje w 3. w swojej karierze olimpiadzie. Dlaczego 6 polskich pływaków, którzy mieli startować w sztafetach, musiało wrócić do kraju? Polski Związek Pływacki w oświadczeniu na swojej stronie internetowej tłumaczy, że wszystko przez błędy proceduralne. Na 5 sztafet zakwalifikowanych do igrzysk, w których zgodnie z regulacjami Światowej Federacji Pływackiej może być maksimum 10 zawodników z normą B, po kwalifikacjach krajowych jest takich zawodników aż 14, można przeczytać w piśmie liczącym 4 strony umieszczonym na stronie PZP, w którym organizacja wyjaśnia, że do końca nie dostała odpowiedzi od FINA o przyjęciu i zakwalifikowaniu wszystkich zgłoszonych do udziału w Igrzyskach Olimpijskich zawodników z normą B. W trakcie całej tej procedury akredytacyjnej do dnia zamknięcia systemu zgłoszeń 5 lipca, a także później, jako prezes PZP nie otrzymałem jasnego komunikatu z FINA czy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że nasza prośba o przyjęcie zgłoszenia 6 zawodników z normą B do rywalizacji w konkurencjach indywidualnych została odrzucona. Potwierdzeniem tego jest także mail z Polskiego Komitetu Olimpijskiego o treści wskazującej, że nasi zgłoszeni zawodnicy startują w zawodach olimpijskich. Informacja o odrzuceniu prośby przyszła, jak informuje Paweł Słomiński, już po złożeniu przez pływaków przysięgi i wylocie do Tokio i podkreśla, że obwinianie za całą sytuację kierowanej przez niego organizacji jest błędnym zrozumieniem przepisów, według których związek działa i o których doskonale wiedzą sportowcy. Słów krytyki było wiele. Od kibiców, ale też od samych sportowców, którzy po powrocie z Tokio wydali oficjalne oświadczenie. Wskazywanie palcem konkretnych pracowników Polskiego Związku Pływackiego ani nam już nie pomoże, ani nie pozwoli zapomnieć o odebranych nam marzeniach. Nie uzdrowi również polskiego pływania. Winne nie są jednostki, winna jest cała instytucja, na której czele stoi prezes. Cierpimy na tym my, sportowcy, poświęcając całe swoje życie, nasze rodziny, nasi trenerzy, ale także całe społeczeństwo, które dziś o polskim pływaniu ponownie usłyszało, ale może czuć się jedynie zażenowane. Można powiedzieć, że Tokio to déjà vu kaliskiego sportu wodnego. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Seulu miał popłynąć Robert Chwiałkowski. Kajakarz na chwilę przed rozpoczęciem zmagań dowiedział się, że został wykreślony z listy startowej. I dopiero w Seulu od trenera dowiedziałem się, że nie poszlakuję 4, czyli nie będę nadawał tempa, nie będę sterował łódką z 3 zawodnikami na 4. I proszę sobie wyobrazić, że jeden z zawodników rozchorował się, miał wysoką gorączkę i wtedy trener przyszedł, mówi: Robert, przygotowuj się, będziesz startował. Natomiast okazało się, że trener sam strzelił sobie w kolano, po prostu skreślając mnie z listy, zamiast zostawić jako zawodnika rezerwowego, żeby mógł w przypadku, kiedy któryś jeszcze z zawodników po prostu będzie w słabszej kondycji, czy się rozchoruje, wystartuje. Także czuję to na własnej skórze.
Były zawodowy kajakarz doskonale rozumie złość i rozgoryczenie młodszych kolegów. Poszczególni pływacy także indywidualnie wyrażają swoje zdanie o sytuacji, w jakiej się znaleźli i o Polskim Związku Pływackim, który obwiniają za swój falstart. Mogę powiedzieć tylko, a nie mówiłam. Od 2015 roku powtarzam, że w PZP dzieje się bardzo źle. Jestem krytykowana, nazywają mnie aferzystką, a już najlepsze są słowa, że robię to dla kasy. Od 6 lat tłumaczę, jak to powinno wyglądać, że PZP to firma, w której muszą pracować specjaliści. Każdy powinien zajmować się swoją działką. Podsumowuje Alicja Tchórz. Wiele osób oczekuje dymisji Pawła Somińskiego. Na razie informacji o zmianach personalnych w PZP nie ma. Jest oczekiwanie na start reprezentantów, którzy zostali w Japonii, jeśli cała sytuacja nie odbije się także na ich kondycji, tak fizycznej, jak i psychicznej. Takich widoków dawno tutaj nie było. W piątek rano przed punktem szczepień na Akademii Kaliskiej ustawiła się kolejka chętnych. Przyciągnęła ich możliwość zaszczepienia się jednodawkowym Johnsonem albo dwudawkowym Pfizerem bez rejestracji. Bardzo prawdopodobne, że to ostatnie tygodnie, by zaszczepić się za darmo. Rząd coraz głośniej rozważa wprowadzenie odpłatności za ten zabieg. 10. Godzina po otwarciu punktu szczepień na Akademii Kaliskiej. Kolejka na zewnątrz, kolejka w środku. Dziś można było zaszczepić się tutaj bez wcześniejszej rejestracji, albo Johnsonem, albo Pfizerem. Państwo na szczepienie? Dzień dobry, tak, żona tak, idzie na szczepienie. A pan już zaszczepiony, czy pan się Ja jeszcze się nie szczepiłem. Zobaczę, jak żona się będzie czuła. A, to żeby nie razem, tak? Żeby nie razem, tak. Muszę zobaczyć, jakie efekty będą tego. A pani jakim preparatem będzie się szczepić? Chcę Johnsona, jednorazowo. Bo tak rozmawiałam z lekarzem, powiedział, że będzie bezpiecznie, bo jednorazowo i będę się dobrze czuła. Także tylko jednorazowo Johnson, nie? Dlaczego dopiero teraz pani się zdecydowała na szczepienie? No tak zastanawiałam się, wie pani, bo jeden mówi tak, drugi tak, że będzie źle, będzie znów i drugi dobrze. I wie pani, sama nie wiedziałam jak, ale w końcu sama postanowiłam, że pójdę na tak. No. Dlaczego pani się zdecydowała na jednodawkowy preparat? Żeby nie iść na drugą dawkę. Czyli żeby było szybko? Szybko i sprawnie. A długo pani zajęła decyzję, żeby się poddać szczepieniu? Bardzo długo. Dużo wątpliwości? No dużo było wątpliwości, ale zaszczepić też się trzeba. No bo wydaje mi się, że to jest nasz obowiązek i dla własnego bezpieczeństwa, tak? Długo zajęło wam podjęcie decyzji? No, troszkę. Dla prowadzących szczepienia spółki Kids Clinic taka frekwencja to wyzwanie, ale oczywiście pozytywne. Cieszy, to prawda, chociaż fakt jest taki, żeby obsłużyć taką grupę ludzi, to musimy się troszeczkę napocić. No jest to spowodowane tym, że faktycznie można dzisiaj z ulicy przyjść na jednodawkową szczepionkę, czyli Johnson & Johnson, tak? Więc stąd to się bierze. Co skłoniło pana do tej decyzji? Praca za granicą. Jest wymóg za granicą, żeby się szczepić. Gdzie pan pracuje, w jakim kraju? W Niemczech. Jest to wymagane i będzie teraz łatwiej? To znaczy nie można wejść do restauracji, nie można wejść bez szczepienia lub bez testu nigdzie, konkretnie nigdzie. Dlaczego pan się zaszczepił? Jaki jest najważniejszy powód dla pana? No pewnie są na pewno dwa powody. Dla zdrowia powszechnego i dlatego, żeby nie mieć problemów, czy to wyjazd za granicę, może będą płatne szczepienia, może być jakiś inny problem jak we Francji czy i tak dalej. No, dla świętego spokoju, że tak powiem. Postawił pan na Johnsona? Tak. Czyli jedna dawka? Jedna dawka, od razu bez zapisów, kolejka, chwilę, nie wiem, stając 40 minut i po zabiegu. Ale trochę pan z tym szczepieniem zwlekał, bo można było już wcześniej i chętnych za wielu też nie ma. Zwlekałem, nie byłem ufny do wszystkiego, ale zadeklarowałem się jednak. Minister Niedzielski przyznał ostatnio, że rozważana jest decyzja o wprowadzeniu odpłatności za szczepienia. Bezpłatnie będzie można zaszczepić się do końca września. Wiadomo, że sam zabieg to koszt 60 zł, a do tego trzeba będzie doliczyć cenę szczepionki, która może wynieść również kilkadziesiąt złotych. A kiedy kolejna okazja do zaszczepienia się Johnsonem w Kaliszu? To zamierzamy wtedy za 2 tygodnie zrobić dokładnie taki sam dzień i wtedy szczepienie tylko i wyłącznie szczepionką Johnson & Johnson. Dzisiaj ile tych dawek jest? Dzisiaj dostępne jest 240 wolnych dawek. No mamy wrażenie, że mogą się skończyć przed końcem dnia. A na wtorek, 3 sierpnia, zaplanowano szczepienia Pfizerem bez rejestracji. Nowa broń trafi do Kaliskiej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze otrzymają paralizatory. Pierwsza grupa mundurowych jest już po szkoleniu. Kolejni z obsługą tasera będą zapoznawać się w sierpniu.
Sytuacje, w których strażnicy miejscy muszą się bronić, nie brakuje. W czasie interwencji narażeni są na agresję ze strony mieszkańców, ale też często atakowani są przez zwierzęta. W takiej sytuacji może on użyć środku przymusu bezpośredniego, czyli właśnie paralizatora. Otóż już was strzelę! Paralizator! Leci. To na pewno urządzenie, które w jakiś sposób przyczyni się do takiej bezpieczniejszej, do takiego bezpieczniejszego pełnienia służby. Strażnik wtedy czuje się bardziej pewniej, nie musi oczekiwać na pomoc, także jeżeli będzie napastnik faktycznie agresywny, nie będzie chciał podporządkować się tutaj wydanym poleceniom, będzie właśnie w jakiś sposób stawiał ten czynny opór, będzie w jakiś sposób chciał zagrozić życiu strażnika bądź innej osoby, no to wówczas taki strażnik poradzi sobie i z rozsądkiem musi użyć oczywiście takiego urządzenia i taką interwencję załatwi w szybciejszym terminie. Straż Miejska w Kaliszu zakupiła Taser X2, jest to pistolet dwustrzałowy, w którym znajdują się dwa kadridże i strażnik podejmujący interwencję w przypadku, gdzie będzie mógł użyć takiego środka do danego napastnika, osobnika. Ostrzeżenie wyda o użyciu takiego środka, jeżeli nie poskutkuje, no to będzie mógł wtedy użyć takiego urządzenia i z takiego pistoletu może wystrzelić określony kadridż. Z tego kadridża wylatują tak zwane elektrody, które wbijają się tego napastnika i następnie otrzymuje przez 5 sekund natężenie prądu w wysokości 50 tysięcy V. W lipcu szkolenie z obsługi paralizatora przeszła pierwsza grupa mundurowych. W sumie z taserem zapoznało się 8 funkcjonariuszy. Kolejny kurs w sierpniu. Docelowo obsługę paralizatora mają poznać wszyscy funkcjonariusze. Kiedy chcesz być sprytny, ale nie zorientowałeś się, że na pasie obok stoi policyjny radiowóz. Tak nagranie z wideorejestratora zamieszczone w sieci komentuje kaliska policja. Za jednym zamachem bohater filmu zarobił 21 punktów karnych i 500 zł mandatu, bo jak się okazało, nie było to jego jedyne wykroczenie, które uwieczniła policyjna kamera. Nagranie pojawiło się w sieci w tym tygodniu, ale do zdarzenia doszło w czerwcu na skrzyżowaniu ulic Legionów i Polnej w Kaliszu. Kamera w radiowozie kaliskich policjantów zarejestrowała motocyklistę, który ustawił się na pasie do lewoskrętu, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. To nie jedyne wykroczenie, jakie popełnił motocyklista. Mężczyzna nie tylko zignorował sygnalizację świetlną, ale również nie zastosował się do oznakowania poziomego, a także wyprzedzał bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. 28-latek z Kalisza został zatrzymany przez policjantów kilkaset metrów dalej. Dostał w sumie 21 punktów karnych i 500 zł mandatu. Komenda Miejska Policji w Kaliszu zaprasza właścicieli rowerów do bezpłatnego oznakowania swojego jednośladu w Komendzie Policji przy ulicy Kordeckiego 36 23 lipca oraz 30 lipca 2021 roku w godzinach od 12 do 15. Rower można oznakować także w każdy inny dzień po uzgodnieniu telefonicznym. Znakowanie odbywa się w ramach usługi Vibero, wielkopolski bezpieczny rower, która umożliwia rejestrację roweru w systemie o zasięgu całego województwa. Pozwala mieszkańcom na swobodny dostęp do danych roweru oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginionych. Cięte i doniczkowe kwiaty, krzewy i drzewa ozdobne oraz owocowe, a do tego regionalne produkty, które powstały z roślin. W najbliższą sobotę planty miejskie zamienią się w targ kwiatowy. Ryneczek będzie działać między 10 a 14. Stragany z roślinami staną w placowej części plant. Będzie można kupić kwiaty, krzewy, drzewa oraz miody i kosmetyki kwiatowe lokalnych producentów. Sobotni targ to także okazja, żeby zobaczyć planty po pracach porządkowych. I chcemy, by stały się takim jednym z ulubionych miejsc w Kaliszu i zapraszamy z okazji różnego rodzaju wydarzeń, które będziemy tam organizować. Ostatnio odbyły się rozgrywki szachowe w ramach Światowego Dnia Szachów, a w najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców na targ kwiatowy. Będą wystawcy,
którzy zaproponują mieszkańcom swoje produkty, kwiaty doniczkowe, pewnie cięte, ale również inne produkty związane z tą tematyką. Także będzie to świetna okazja, żeby się w sobotę od rana przespacerować po plantach, zobaczyć i ocenić samemu, jak to miejsce w tej chwili wygląda. Przy okazji zakupić właśnie jakieś kwiaty, zabrać ze sobą do domu, upiększyć swoje ogrody, balkony. Także zapraszam jeszcze raz mieszkańców nie tylko na ten targ, który odbędzie się teraz w sobotę, ale również na inne wydarzenia, które będą gościły właśnie na plantach. Będą też stoiska edukacyjne, w tym z wolnymi książkami oraz promocyjne z konkursami i gadżetami. I jeszcze jedna propozycja, tym razem na zakończenie weekendu. Energetyczna muzyka żydowska wybrzmi w niedzielne popołudnie przy Baszcie Dorotce. W ramach 14. Festiwalu Muzycznego Południowej Wielkopolski zagra dla Państwa Akorinet Klezmer Band. Na co dzień grają w Filharmonii Kaliskiej, a z pasji do muzyki tworzą zespół z powodzeniem wykonujący nie tylko tradycyjną żydowską muzykę, ale także znane na całym świecie walce i tanga. W repertuarze poza tymi najbardziej znanymi utworami mają własne kompozycje, w których inspirują się historią i autentyczną melodią kantora kaliskiego z przełomu XIX i XX wieku. Zespół Akorinet Klezmer Band będzie można posłuchać na żywo w tę niedzielę 25 lipca przy Baszcie Dorotce. Początek koncertu o 16:00. Wstęp wolny. A pogoda idealna, by spędzić ją na świeżym powietrzu, bo wracają upały. Weekend i początek przyszłego tygodnia będą naprawdę gorące, a jak upały, to i zagrożenie burzami. Dziś po południu i wieczorem na niebie dużo słońca, będzie ciepło, 25 stopni Celsjusza. Przed nami też ciepła noc, na termometrach 20 stopni, noc bezchmurna. W sobotę słonecznie, w najcieplejszym momencie dnia 28 stopni ciepła. W niedzielę temperatura wzrośnie jeszcze bardziej, do 31 stopni. W niedzielny wieczór zachmurzy się, w nocy mogą występować burze. Za nami Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a przed nami wspomniane już Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Biblioteka Główna przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu podtrzymuje sportowy klimat i zaprasza na ekspozycję Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli sportowe pamiątki Kaliszan. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl, a zobaczycie w bibliotece. Ja dziękuję za uwagę. Magazyn Miejski wraca w poniedziałek o 17:15. Miłego weekendu. Do zobaczenia.